Droga jubilatko, panie, panowie i osoby LGBT. Przygotowałem krótką, 45-minutową laudację, ale niestety tuż przed wyjściem reżyser dzisiejszej uroczystości powiedział: Rysiek, streszczaj się, bo w programie są 23 utwory i możemy nie zdążyć na raut, bo szampan przejdzie szkłem. Pamiętając, że reżyser jest pierwszy po Bogu i wszystkich muzach, zgodnie z prawem Agnieszki Osieckiej, drugi raz nie zaproszą nas wcale, streszczam się. Wydatnie pomoże mi w tym ustawa o ochronie danych osobowych, zwana w skrócie RODO. Będę posługiwał się tym skrótem. Grażyna Orlińska urodziła się. RODO. Pod znakiem raka. Reszta RODO. Na oficjalnej stronie internetowej jubilatki czytamy między innymi: dla piosenki odkrył ją Ryszard Poznakowski. RODO. Stanowczo dementuję tę opinię. Odkryłem bowiem talent jubilatki z powodów patriotycznych, aby zwrócić uwagę Akademii Sztokholmskiej, przyznającej nałogowo Nagrody Nobla polskim literatom, na jej wyjątkową umiejętność opisu ludzkich uczuć, namiętności, porażek, wątpliwości, nadziei i życzliwości, do tego wierszem klasycznym lub białym, z wybitnym wyczuciem stopy rytmicznej, pozwalającymi na nirwanę twórczą wszystkim kompozytorom, ilustrującymi dźwiękami jej artystyczną wrażliwość. W kuluarowych rozmowach z prominentami tej akademii, co wydatnie ułatwiła moja siostra, po udanym zamążpójściu mieszkająca w Sztokholmie, dowiedziałem się, dlaczego muzyka nie może być przedmiotem Nagrody Nobla. Podobno Alfred Nobel, wynalazca dynamitu, podczas laboratoryjnych prób nad tą substancją doznał ciężkiego defektu słuchu i dlatego jego nagroda dotyczy wszystkich, szczególnie jubilatki, z wyjątkiem kompozytorów. A Dylan? Chwileczkę, jeszcze nie skończymy. Dostojna jubilatko, jestem głęboko przekonany, że w dającej się przewidzieć przyszłości twoje utwory znajdą miejsce nie tylko jak teraz w sercach publiczności, dla której tworzysz, ale także uznanie, którego dostąpili luminarze muzy Erato, Miłosz Szymborska i Bob Dylan. Następna będzie Orlińska.